Romuald Koperski Syberia Zimowa Odyseja Czyta Dar i już. Odcinek drugi Wreszcie nastał długo oczekiwany dzień. Start jubileuszowego wielkiego wyścigu stulecia. Około godziny 11 ulicami Paryża przemieszczam się w kierunku miejsca zbiórki, które wyznaczyłem pod wieżą Eiffla. Jako, że przed ponad rokiem do udziału w wyścigu wyzwałem bodaj cały świat, spodziewałem się zastać na starcie międzynarodowy tłum oraz wiele różnorakich pojazdów. Przed godziną 12 docieram na miejsce i ze zdumieniem stwierdzam brak jakichkolwiek pojazdów wyprawowych. Stwierdzam więc, że zapewne parkują z drugiej strony i niezwłocznie się tam udają. W koło jak każdego dnia, gwarno, parkują autokary, wszędzie kręcą się turyści, ale i tu, po przeciwnej stronie nikogo. To wybierałby się w dłuższą podróż, nie spotykam. Do wyznaczonego startu pozostało 20 minut. Ustawiam więc pojazd w centralnym, widocznym miejscu i czekam na pozostałych. O godzinie 12 ze zdziwieniem stwierdzam, że prócz naszej załogi nikt nie stawił się na starcie. Przyjechała co prawda druga polska załoga, chcąca wziąć udział w wyścigu, ale samochodem osobowym. Podobno nie zdążyli na czas ukończyć swojego ekspedycyjnego cacka. Z pewnym rozczarowaniem stwierdzam więc, że nikt nie podjął rzuconej przeze mnie rękawicy. Skąd inąd wiedziałem, że w drodze do Paryża była jeszcze załoga z Mongolii. Jednak z niewiadomych przyczyn nie pojawiła się na starcie. Gdzie reszta świata? Nawet nie pytam. Pomyślałem wówczas, że mieszkańcy świata stali się już plastikowi mają samochody, komputery, mają wszystko, tylko nie mają jaj. Parę minut po dwunastej, honorową rundą wokół wieży Eiffla. Wyruszam z moimi kompanami na spotkanie z wielką przygodą, ponieważ na starcie nie pojawił się żaden pojazd ekspedycyjny chcący z nami rywalizować. De facto nie mamy się z kim ścigać. Oficjalnie więc zamieniam wielki wyścig na ekspedycję stulecia. Przed nami nowy cel. Zamierzamy jako pierwsi w historii w warunkach zimy syberyjskiej bez pomocy z zewnątrz jednym pojazdem przejechać kontynent euroazjatycki. Chcemy to uczynić z najdalej wysuniętego na zachód leżącego w Portugalii przylądka Roka. Na krańce czukotki w pobliżu przylądka Djeżniewa, leżącego nad ciśniną Beringa, naturalną 80-kilometrową granicą łączącą Rosję ze Stanami Zjednoczonymi. Jako, że decyzja zapadła, z Paryża zamiast od razu na wschód, udajemy się w kierunku Portugalii. Niech nas czukcze mają w opiece! Opuszczamy Paryż i kierujemy się na zachód, w stronę granicy z Hiszpanią. Wieczorem docieramy do Bordeaux we Francji. Następnego dnia stoimy na parkingu i mimowolnie odpoczywamy. W cywilizowanej Unii Europejskiej w niedzielę obowiązuje zakaz jazdy pojazdów powyżej 7 ton. Mamy więc czas, aby po zgiełku przygotowań wszystko w naszym pojeździe poukładać. Krótko po północy wyruszamy w dalszą drogę. Bez problemu pokonujemy Hiszpanię i spore wzniesienie niedaleko Lizbony. Wieczorem docieramy niedaleko celu i zatrzymujemy się na nocleg. Przy butelce wody mineralnej snujemy plany. Towarzyszy temu niesamowity dreszczyk emocji, bowiem już jutro rozpoczynamy bądź co bądź niecodzienną wielką wyprawę. Nazajutrz, około godziny 10, krętą, wąską drogą docieramy do przylądka Roka. Przylądek leży na Półwyspie Iberyjskim i jest najdalej na zachód wysuniętym punktem kontynentu Euroazjatyckiego. Miejsce, do którego dotarliśmy, znajduje się na skalistym klifie, z którego rozpościera się wspaniały widok na wybrzeże oraz Ocean Atlantycki. Znajdują się tu jakieś zabudowania oraz latarnia morska, a w części turystycznej kamienny krzyż z wyrytymi słowami portugalskiego poety Luisa Camuesa. Tutaj gdzie ląd się z wodą miejscami zamienia. Panuje atmosfera lekkiego uniesienia, bo oto właśnie dzisiaj marzenia o wielkiej podróży stają się rzeczywistością. Nie wiemy czy dotrzemy do celu, wiemy jednak, że w najgorszym wypadku ujrzymy tereny, których nie widzieli uczestnicy w wyścigu sprzed 100 lat. Przy tablicy Cabo de Roca Robimy pamiątkowe fotografie, ściskamy sobie dłonie i ruszamy ku przeznaczeniu. Jesteśmy jeszcze czyści, wygoleni i najedzeni. Chociaż piaszczysty brzeg oceanu nie jest najodpowiedniejszym miejscem na przejażdżki samochodowe. Na górze stojał kazak, on Bogu jednak nieposkromiona kozacka dusza kazała mi zjechać do samej wody, aby de facto rozpocząć wyprawę w najbardziej wysuniętym na zachód punkcie kontynentu. Piasek na prawie półkilometrowej plaży okazał się dość grząski i było co niemiara zabawy. Aby ważącym prawie 15 ton pojazdem na powrót wyjechać pod piaszczystą, stromą górę. Niech mi ekolodzy wybaczą, ale plażę zryłem przykładnie. Wiem jednak, że najbliższy wiosenny sztorm zaatrze ślady naszej bytności w tym rejonie świata. Wraz z rozpoczęciem wyprawy pojawiają się pierwsze kłopoty. Wiktor otrzymuje wiadomość z Moskwy, że są jakieś trudności z dokumentami zezwalającymi na wjazd ekspedycji na północne przygraniczne rejony Syberii. Procedury te są dość skomplikowane i czasochłonne, więc postanawiam, aby Wiktor z Lizbony poleciał do Moskwy i sprawę na miejscu rozeznał. My zaś z Mariadem dojedziemy do Moskwy sami. Wiktor upierał się, aby zostać, lecz wytłumaczyłem mu, że odcinek trasy z Portugalii do Rosji przejechano już pojazdami mechanicznymi wielokrotnie i nie ucierpi na tym jego dusza zdobywcy. Nie oponował więc dłużej i jeszcze tego samego dnia wyleciał rejsowym samolotem z Lizbony do Moskwy. Tak więc z Marianem rozpoczęliśmy ekspedycję we dwóch. Pierwsze kilometry jechaliśmy w milczeniu, w jakiejś dziwnej zadumie. Chyba dopiero teraz zdaliśmy sobie sprawę, na co się porwaliśmy. Wiedziałem, wiedział również Marian, że o tej porze roku, tam daleko na północy Syberii, w razie jakiejś awarii uniemożliwiającej jazdę dalej, pozostanie nam tyle życia, ile mamy paliwa w zbiornikach. Na żadną pomoc nie mogliśmy liczyć. Nie posiadaliśmy nawet telefonu satelitarnego. Zresztą, kogo powiadomić? Kto tysiące kilometrów pośpieszy z pomocą? Lista nieszczęść, które teoretycznie mogły się nam przytrafić, była dłuższa od samej drogi, ale gdyby w tym kontekście to rozważać, należało nie opuszczać domu. Przed nami kilkanaście tysięcy kilometrów, bezdroże, ludzie, góry, przełęcze, tundra, a przede wszystkim syberyjska zima, a wraz z nią głęboki śnieg, skute lodem rzeki, jeziora oraz leżący na naszej trasie biegun zimna, przez który musimy przejechać. Temperatury w tym rejonie mogą spaść poniżej minus 70 stopni Celsjusza. Zdawałem sobie z tego wszystkiego sprawę, ale w tym momencie najważniejsze było, żeby wyprawa już wyruszyła. Bardzo trudno jest zorganizować jakąkolwiek wartościową wyprawę. To bardzo wyboista droga, czasami trudniejsza od samej wyprawy. I wcale nie chodzi tu o sponsorów i pieniądze, które oczywiście są przydatne, ale same w sobie nic nie dadzą, bowiem najważniejszym czynnikiem gwarantującym powodzenie ekskapady jest czynnik ludzki. A z tym towarem jest na świecie najgorzej. Dotychczas uważałem, że najpiękniejsze i najbardziej wartościowe są wyprawy w pojedynkę. Człowiek liczy wówczas tylko na siebie, na swoją wiedzę i umiejętności dostosowania się do środowiska, innymi słowy, na umiejętność przetrwania. Samotność w drodze wyostrza pewne właściwości zmysłów. Po prostu odbierasz więcej bodźców zewnętrznych. Na bezludziu w stałym kontakcie z przyrodą już po kilkunastu dniach lepiej słyszysz, więcej widzisz, budzą się uśpione, normalnie zmysły. Gdy wędrujesz w grupie, część odczuć, w tym tych odpowiedzialnych za zewnętrzne bodźce, po prostu się zamyka. Stajesz się ciałem grupy i podświadomie zdajesz się na czujność innych. Rasowy, samotny globtroter. Musi być po części psychopatą, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa, bowiem psychopata niekoniecznie musi odznaczać się tylko degradacją psychiki i charakteru. Pewne cechy psychopatyczne pomagają podróżnikom. Są odważnymi, śmiałymi, niekonwencjonalnymi ludźmi, którzy wcześniej zaczynają grać według własnych reguł. Rośnie w nich pożądanie czegoś, co jest zakazane, i coraz bardziej ich do tego ciągnie. Żyją czarem pokus, wierzą, że są obdarzeni szóstym zmysłem. Sam identyfikuję się z tą grupą, lecz w przypadku tej wyprawy wyjątkowo zachowałem całą powagę i rozwagę. Zdałem sobie sprawę, że w tej ekspedycji, aby dotrzeć do celu, nie wystarczy dobry sprzęt, pomysłowość i odwaga. Jeden człowiek, choćby najbardziej wyposażony w starciu z żywiołem syberyjskiej zimy, kilkudziesięciostopniowymi mrozami, szalejącymi wichurami i śnieżycami, jest bezsilny jak małe dziecko i niechybnie zginie. Aby dotrzeć do celu, potrzebny jest zespół ludzi ludzi silnych, odważnych, wyjątkowych pod każdym względem. Zacząłem szukać takich ludzi i można się domyśleć, nie było to proste. Gdzie takich znaleźć? Z ogłoszenia? Sto lat temu na łamach Timesa ukazało się jedno z najdziwniejszych i najbardziej osobliwych ogłoszeń w dziejach prasy poszukiwana załoga na niebezpieczną wyprawę. Płace? Niskie. Straszliwe zimno. Długie miesiące w zupełnej ciemności. Bezpieczny powrót? Mało prawdopodobny. W przypadku sukcesu, honor i sława. Treść ogłoszenia idealnie pasowało do moich poszukiwań. Wieść, że szukam ludzi na wyprawę, rozeszła się dość szybko. Chęć wzięcia udziału w ekspedycji wyraziło wielu. Żaden jednak z nich nigdy nie brał udziału w poważnej, trwającej dłużej niż miesiąc wyprawie. Niewiele też o nich samych było mi wiadomo. Tak więc kandydatury te były nie do przyjęcia. Wiedziałem, kogo szukam. Wiedziałem, że nie może to być ktoś całkiem nieznajomy, ktoś z ulicy, ktoś komu się zdaje, że da radę, a później popadnie w apatię i na końcu przegryzie sobie żyły. Początkowo poszukiwania rozpocząłem w kręgu znanych mi podróżników, ludzi, z którymi wcześniej włóczyłem się nieco po świecie, z którymi przeżyłem trochę niewygód, których widziałem w różnych trudnych sytuacjach. Lista nie była długa, więc szybko się zweryfikowała. Miałem jednego świetnego kandydata: niestety. Prowadził on świetnie prosperującą firmę, i nawet nie myślałem proponować mu udziału w trwającej kilka miesięcy wyprawie. Inni nie mieli firm, ale nie mieli również nic do zaoferowania. Przede wszystkim brak im było doświadczenia. Większość kandydatów znałem tylko na stopie towarzyskiej, a to za mało. Nie chodziło tu przecież o letnią namiotową wycieczkę. Trudno więc było znaleźć ludzi, z którymi można było wyruszyć na koniec świata. Miałem przyjaciela w Rosji, z którym przed laty brałem udział w dużej rosyjskiej ekspedycji. Szwędaliśmy się razem również po Mongolii. Czy zechce pojechać na tak ekstremalną ekspedycję? Zadzwoniłem do Moskwy. Po dwóch dniach otrzymałem odpowiedź: Zgoda! Miałem przeczucie wystarczył jeden telefon. Wilka zawsze ciągnie do lasu. Wiktor Makarowski to o nim mowa. Zawodowiec globtrotter, specjalista sztuki przetrwania w ekstremalnych warunkach polarnych. Absolwent kursu wytrzymałościowego dla rosyjskich kosmonautów pionier wypraw samochodowych w niedostępne rejony Syberii współtwórca sukcesów rajdowych rosyjskich załóg sportowych. Startujących w międzynarodowych rajdach samochodowych, swego czasu przewodził rosyjskiej załodze startującej w rajdzie Paryż Dakar, organizator i uczestnik spektakularnego wjazdu samochodem na najwyższy szczyt Europy Elbrus, uczestnik liczącej ponad 6 tysięcy kilometrów ekspedycji polarnej wzdłuż wybrzeża Oceanu Arktycznego. Z salehardu do czukotki. Od kilkunastu lat bada możliwości dojazdu do ciśniny Beringa. Spotkaliśmy się przed laty w Kołymie. Zaowocowało to trwającą do dziś przyjaźnią, a także wieloma wspólnymi wyprawami w różne rejony Syberii. Było nas dwóch. To już coś, ale na tak dużą ekspedycję brakowało przynajmniej jednej osoby. Nieuchronnie zbliżał się termin rozpoczęcia wyprawy, więc aby mieć czyste sumienie, że w tej kwestii zrobiłem wszystko, co zrobić mogłem, dwa tygodnie przed startem zadzwoniłem do przyjaciela, o którym już wcześniej wspomniałem. Kolega miał spory zakład przetwórczy i nie wierzyłem w to, że na kilka miesięcy będzie mógł pozostawić firmę. Zakładając przy tym, że i tak nic z tego nie wyjdzie, poprosiłem telefonicznie kolegę, aby do wieczora dał mi wiążącą odpowiedź. Jakież było moje zdziwienie, gdy w słuchawce usłyszałem: Jadę! Niech się wszystko wali! Drugi raz już takiej wyprawy nie będzie! W taki sposób do ekipy dołączył mój przyjaciel Marian Pilosz. Zwykły, przeciętny człowiek, od nic wielkiego, sam o sobie mówi. Super gości, twardziel. Nie ma lepszego towarzysza na trudne chwile mawiają koledzy, z którymi brał udział w licznych wyprawach. Urodzony wagabunda, przeciętna inteligencja, bogaty dorobek podróżniczy. Jeździliśmy razem po Syberii zarówno latem, jak i zimą uczestniczył w organizowanej przeze mnie ekstremalnej zimowej ekspedycji w rejony północnej Kołymy w poszukiwaniu grobu polskiego badacza Syberii Jana Czerskiego. Doświadczony płetwonurek, alpinista, uczestnik wypraw speleologicznych żeglarz, a także pilot samolotowy. Byliśmy więc w komplecie. Można rzec, że już w tym momencie rozpoczęła się ekspedycja stulecia. Zatrzymaliśmy się na chwilę w Lizbonie, po czym w strugach deszczu opuściliśmy miasto. Termometr wskazywał plus 20 stopni Celsjusza. Kolejnym celem był Gdańsk, moje rodzinne miasto, skąd honorowym startem zamierzaliśmy wyruszyć na właściwy już odcinek wyprawy, prowadzący przez Litwę i Łotwę do Rosji. Podróż przez Europę Zachodnią przebiegała bez przeszkód. Choć nasz pojazd ekspedycyjny, swym wyglądem wzbudzał nie lada sensację, wszędzie na każdym kroku był tłumnie oblegany, robiono sobie na jego tle fotografie. Pytano, czy jedziemy na rajd Dakar. Nie, odpowiadam, dodając z przekąsem, że rajd Dakar w porównaniu z naszą wyprawą jest zabawą dla małych dziewczynek. My zaś jedziemy na najprawdziwszą z najprawdziwszych wypraw. Śmieje się przy tym ze swojego dowcipu, ale nie jest mi już tak do śmiechu, kiedy kilku pytających nie bardzo jest w stanie określić e, położenia Syberii, Jeden z nich pytał, czy Syberia leży w Rumunii. Stwierdziłem natomiast, że u większości zainteresowanych pojazdem wiedza o Rosji rozpoczyna się i kończy na Placu Czerwonym w Moskwie, który zapewne kiedyś widzieli w telewizji. Śmiem więc twierdzić, że półgłówki są wszędzie, nie tylko za oceanem. Wreszcie Gdańsk i ostatni już honorowy start wyprawy. Na miejscu startu tłumnie pojawili się przyjaciele, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gdańska. Przybyli sponsorzy, a także ludzie pomagający w przygotowaniu pojazdu. Przybyli również dziennikarze reprezentujący słowo pisane radio, a także telewizję. Trudno opisać atmosferę wydarzenia. Była spontaniczna i naturalna. Szczerze życzono nam wszelkiej pomyślności. Prócz ciepłych słów oraz życzeń otrzymaliśmy również wiele prezentów, a także przedmiotów użytkowych mających ułatwić nam przeżycie w nieprzyjaznych dla człowieka warunkach. Obcy czasami ludzie ze szczerego serca obdarowywali nas różnymi przedmiotami. Tyle ich było, że gdyby ich wymienić, lista zajęłaby stronicę. Niekiedy aż łezka w oku się zakręciła. Na przykład starsza pani, której nie znaliśmy, wręczyła nam pięćdziesiąt euro. Aby wam pieniędzy w drodze nie zabrakło, powiedziała. Dodałem, że owa pani raczej nie wyglądała na majętną. Trudno opisać tę atmosferę. Trzeba było być na miejscu, aby ją przeżyć. Nie ukrywałem, że wszystko to, ten cały splendor, dodał mi wiary w celowość tego, co robię. Komu w drogę, temu czas, jak mawia przysłowie. Żegnani przez tłum, wyruszamy w drogę. Tego samego dnia, późnym wieczorem, dojeżdżamy w pobliże przejścia granicznego z Litwą i zatrzymujemy się na noc. Następnego dnia robimy jeszcze drobne zakupy, po czym opuszczamy Polskę. Wieczorem zatrzymujemy się na postój przy małym jeziorku położonym w lesie. Wokół błoga cisza pada gęsty śnieg. W samochodzie ciepło i przytulnie. W tej scenerii kładziemy się spać. Nazajutrz kontynuujemy jazdę w kierunku Łotwy. Dzisiaj dla odmiany pada deszcz, który wchłonął wczorajszy śnieg. Wkoło szaro i ponuro na dawnej granicy Litwy z Łotwą zatrzymują nas celnicy. Bardziej z ciekawości aniżeli z obowiązku, pytają o wyprawę: jaki to samochód, co będziecie jedli, gdzie jest czukotka? Życzą nam szczęśliwej drogi i po chwili jedziemy już dalej. Kilka godzin później dojeżdżamy do granicy z Rosją. Łotwę opuszczaliśmy z małym zgrzytem. Siedząca w budce granicznej, mundurowa dama nacji łotewskiej, nie pozwoliła wjechać nam na pas ruchu przeznaczony dla odprawy samochodów osobowych i autobusów. Uparła się, że nasz pojazd ekspedycyjny jest taką samą ciężarówką jak inne przewożące towary i należy mu się miejsce w kolejce dla tirów jakieś yy, 3 km z tyłu. Na nic zdawał się mój urok osobisty i tłumaczenia, że w Unii Europejskiej, której Łotwa jest już członkiem, jest inaczej, że przepisy dla tego typu pojazdów są takie same jak dla samochodów osobowych. Na nic zdały się mu silne próby tłumaczenia naszych praw. Do tyłu i już! Nalegała podniesionym głosem wściekła blond dama, strasząc nas przy tym równie wściekłym naczelnikiem. Nie było z kim dyskutować i się upierać. Zawróciłem więc i podjechałem na koniec kolejki. Teraz na powrót skierowałem się do granicy i podjeżdżając z osobna do każdego stojącego tira prosiłem, aby na złość złotowłosy i babie przepuścili nas do przodu. Nie ma nic ponad męską solidarność. Każdy jak jeden, czy to Rosjanin, Litwin, Łotysz, Niemiec czy Polak wyrażał zgodę. Wielu stojących w kolejce kierowców posłało pod adresem mundurowej kci parę dosadnych epitetów i choć nie ustalono wspólnej ich treści, jasno z nich wynikało, że owa dama raczej powinna pracować w burdelu, a nie na granicy. Po chwili z głupim uśmieszkiem na twarzy stałem znów w miejscu, skąd mnie przegoniono. Tym razem blond włosa, łotewska celniczka uśmiechała się i była nadwyraz miła, jakby pierwszy raz na oczy mnie widziała. Łot, blać! Skomentował sytuację jeden ze stojących opodal Rosjanin. Ta, Blać, solidarnie wszeptałem. Whoa.